Michał gotowy, no nie? To ja będę tutaj specjalnie dla kamerzysty będę odliczał od 5. A tam, to odsuń się, bo tam jest jeszcze ekran. Ja się odsuwam, tak, ja się odsuwam, tylko uchwalę. To nowe z mojej strony, więc mogę. Tak? Także, panowie, 5, 4, 3, 2, 1, start! Szczególnie w końcówce. Wynik nieważny, nie idzie w świat. W każdym razie zaraz zaczynamy drugą partię. Natomiast zanim zaczniemy drugą partię, to ja mam prośbę o ochotnika, najlepiej z jakiegoś wydziału matematycznego, który jest dobry w liczeniu. A można to teraz bez przewijania, bo tak... No dobra, no jedziemy. Myślę, czy jest jakiś chętny, który mi pomoże troszeczkę przy tej partii? Jakiś dobry matematyk. A to co trzeba być? Zliczyć. A to zaraz powiem, no. No to jest pełna matematyka. Nie ma nikogo chętnego, żadnego dobrego matematyka. Liczyć do dwóch. Podpowiem, że to stursza liczyć tylko. Naprawdę. I to generalnie dodawanie. O, i dodawanie najgorzej. Zegar sam. Zegar. Ja mam zawodnika, Szymon jest zawodnikiem. Mamy zawodnika. Mamy zawodnika. Tak. To chciałbym, żebyś liczył ruchy, zobaczymy ile ruchów wykonaje, zobaczymy, czy nadążysz liczyć za nimi. Także tutaj możesz tutaj liczyć i zobaczymy, bo tak ci, którzy troszeczkę umieją grać w szachy, to powinni zauważyć, że całkiem normalna partia została rozegrana. Prawda, powstała jakaś tam końcówka, także przez wszystkie fazy partii przeszliśmy, no potem już ten czas zaczął rządzić troszeczkę. Ale zobaczymy, co będzie tym razem. Panowie, jeszcze raz odliczam. 5, 4, 3, 2, 1, start. Thank you.
Mistrzu, są się to mamy zwycięzcę. Ja szacuję, że około 120. To 120 to myślę, że nie było.